Zasady cyklicznej już, bo odbywającej się od dekady olimpiady tanecznej, były równe dla wszystkich. Dana placówka musiała wytypować swoich reprezentantów, którzy z kolei musieli z dobrej strony pokazać się zarówno jurorom, jak i kibicom na trybunach. Każde przedszkole ma dwa tańce, ponadto są dwa tańce, które dzieci zatańczą wspólnie i jedna zabawa. Jako że była to przede wszystkim zabawa, nikt nie czuł się przegranym. To jest piękne, że dzieci mimo tego, iż rywalizują ze sobą, to wszyscy są wygrani. Nie ma przegranych, wszystkie dzieci są wygrane, wszystkie się cieszą, wszystkie się świetnie bawią. Rodzice również myślę, że przeżywają te występy swoich dzieci, ale również nauczyciele i dyrektorzy mają się czym pochwalić. Wśród młodych tancerzy w głównej mierze przeważały najstarsze dzieci. Wyjątkiem był popularny okrąglaczek, który w tym roku postawił na 3-latki. Właściwie bardzo się cieszę, że te 3-latki też sprawdziły się. Udało się po trochę więcej niż pół roku są z nami, ale świetnie poradziły sobie na tak właśnie wielkiej imprezie. Znaczy to, że dobrze się czują po prostu i w przedszkolu ze swoimi paniami. Przedszkolaki wprawdzie na samym początku ze względu na tremę czuły się nieswojo, to jednak emocje opadły tuż po wręczeniu im medali i podziękowań. Super! Fajnie! Fajnie było! Fajnie! Było super! A tuż po występach przedszkolaków na parkiecie Parku Sportowego Złotnicza zaprezentowali się wychowankowie Szkoły Tańca Kurzaki Zamorski, którzy swoją edukację zaczynali w przedszkolu numer 13.